Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. A to już jest taka pora, żeby o tych sprawach ciepłowniczych witam gorąco, pomimo takiego chłodnego poranka. Tak, w samochodzie dzisiaj rano 6 stopni. No, te temperatury zaczynają się obniżać, co zresztą też widzimy po ilości włączeń ciepła. Ona w zeszłym tygodniu, nazwijmy, wystartowała i ci bardziej wrażliwi na ciepło, czyli miejsca, instytucje typu przedszkola, tam gdzie się uczy młodzież, obiekty należące do służby zdrowia, jak również część bloków już została właśnie włączona, jeśli chodzi o dostawę ciepła. Bo to jest nie decyzja ogólna, nie sam MPEC decyduje, MPEC zgłasza gotowość do tego, że może grzać, ale musi dostać informację. Tak? My w związku z tym, że dostarczamy ciepłą wodę użytkowo cały rok, więc na dobrą sprawę cały rok jesteśmy do tego gotowi, żeby dostarczać ciepło. No oczywiście jest kwestia remontów w lecie. Natomiast no, zawsze się staramy już na ten początek września być przygotowanymi z naszymi źródłami ciepła. No i to jest ta informacja, która jest bardzo istotna z punktu widzenia naszych odbiorców. O tym, jakie są poszczególne obiekty włączane, decydują ich administratorzy. Czyli dla nas, bo często zdarza się takie sytuacje, że dzwonią do nas poszczególni mieszkańcy z poszczególnych mieszkań w bloku, no i dlaczego się nie grzeje. Decyduje o tym administrator i on mówi, dany blok włączamy albo nie włączamy. To jest jakiś wniosek, tak? Dokładnie, jest to taka pewna sformalizowana część, natomiast ona jest bardzo prosta, bo trzeba tylko podać adres i musimy sprawdzić, czy osoba uprawniona do zgłoszenia jest tą osobą, którą mamy u siebie, nazwijmy to, w ewidencji. Jak sprawdzimy, no to włączamy. Mniej więcej do zeszłego tygodnia, do piątku zostało 15% wszystkich obiektów włączonych, jeśli chodzi o dostawy ciepła, więc jesteśmy przygotowani do kolejnych. Część spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot już zażyczyła sobie w zeszłym tygodniu, żeby w tym tygodniu włączyć, więc przypuszczam, że na koniec tego tygodnia, no chyba, że coś się zmieni drastycznie za oknem, około połowy naszych odbiorców będzie włączonych do ciepła. Jesteśmy przygotowani, żeby włączyć całe 100%, natomiast czekamy na sygnały od administratorów. Czy jak się już sezon grzewczy rozpocznie, to już musi potrwać do tej wiosny, czy może być jakaś przerwa, gdyby nagle się zrobiło gorąco? Zdarzały się takie sytuacje w poprzednich latach, że albo były takie, nazwijmy, troszeczkę falstarty, czyli spadła temperatura w połowie września, a później przyszło ocieplenie i były wnioski, żeby wyłączyć. I to samo dzieje się też na końcu sezonu ciepłowniczego. Były sytuacje, no zresztą w tym roku w lutym były momenty takie, że temperatury sięgały 17 stopni na plusie w trakcie dnia. Oczywiście nikt wtedy nie decydował się na to, żeby wyłączać ciepło, no bo mimo wszystko temperatura w nocy była dużo niższa. Natomiast no, ciężko jest określić ten start sezonu. I tak na dobrą sprawę to włączenie w poszczególnych obiektach, to jest też uzależnione od poziomu termomodernizacji, od tego, jaki jest dany obiekt, jaką ma swoją funkcjonalność, czy jest bardziej usługowy, czy jest bardziej mieszkalny. No w zeszłym roku, tak na dobrą sprawę, taka fala włączeniowa była w okolicach 10 października, a kilka lat wcześniej to było okolice 10 września, więc rok do roku jest nierówny. Tak, w tym roku bardziej końcówka września, czy druga połowa. Na pewno sądeczanie chcieliby zapytać, ile zapłacą i dlaczego tak dużo. Chyba, że nie do końca tak dużo, jak pan to tutaj odpowie na to pytanie, czy faktycznie będzie w tym roku drogo, czy te ceny się zmieniają w kontekście zeszłego roku, jaka jest sytuacja ogólna. To, co pojawia się na fakturze, to jest zawsze pochodna dwóch kwestii, czyli ceny jednostkowej i zużycia. Zużycie, no to jest konsekwencja tego, jaka jest temperatura. Są sezony ciepłownicze takie, kiedy są lżejsze, cieplejsze i to zużycie jest mniejsze. Są sezony, kiedy jest ta zima bardziej surowa i długa, no to wtedy wiadomo, zużycie jest większe. Na to już najmniejszego wpływu nie mamy, natomiast tą drugą pochodną jest cena jednostkowa. No i tutaj mamy na pewno dobrą wiadomość dla naszych klientów.
bowiem w ostatnich 3 miesiącach zanotowaliśmy i możemy tutaj naszym odbiorcom powiedzieć o 2 obniżkach. Jedna obniżka to jest ta, która miała miejsce na początku lipca. To jest dla naszych odbiorców, tych, którzy są w taryfach gazowych, czyli to jest kotłownia Wólki, kotłownia Stary Sącz i jeszcze kilkanaście takich drobnych, pojedynczych kotłowni gazowych. To znaczy, że gaz potaniał, czy zmieniła się taryfa i była możliwość obniżenia ceny? To była pochodna zmiany też prawodawstwa i sposobu rozliczania związanego z cenami ciepła. I to nastąpiło od 1 stycznia i tam zniżki były na poziomie od 18 do 25%, a teraz od 23 września dla tych odbiorców z kotłowni Millennium, to jest ta największa kotłownia i z tej kotłowni dostarczamy ciepło dla około 82% naszych odbiorców. Tam nastąpiła również obniżka na poziomie 4%, więc cena jednostkowa praktycznie w miażdżącej większości miejsc spadła. Czyli zobaczymy, jak będzie te procenty do zeszłej zimy na przykład. Nie, do tego, co było w przeddzień, nazwijmy, czyli 22 września była cena X, a 23 września jest 4%. Dokładnie tak, miejscach. Ale też część naszych odbiorców korzysta z ciepłej wody użytkowej, więc oni to też widzą, być może to w mniejszej skali, ale to też jest widoczne. Tylko, czy to jest tożsame do zeszłej zimy na przykład? Czy to jest o 4% mniej niż w zeszłej zimie? Czy to jeszcze wtedy... Tak, dokładnie tak. Od ceny jednostkowej, która była w zeszłej zimie, bo ta, która była w zeszłej zimie, towarzyszyła nam do września. A czy są miejsca, gdzie będzie drożej na przykład? Tutaj troszkę nie, spadło? Nie. Nigdzie nie było żadnej podwyżki. Odbiorcy kotłowni Sikorskiego nie mieli żadnej zmiany. To jest taka kotłownia, która jest w okolicach ulicy Paderewskiego i tam jest około 15%, 14% naszych klientów. Nigdzie nie było zwyżki, jest utrzymanie lub obniżka cen. Czy na przykład w miejscach, gdzie jest do teraz tylko i wyłącznie to ogrzewanie ze źródła gazowego z kotłowni, na przykład Wólki, czy tam się coś zmieni na lepsze? Bo też pytam w kontekście trwającej inwestycji przy remoncie ulicy Barbackiego, też są bardzo widoczne. Mieszkam w tamtych okolicach akurat, więc częściej to widzę. Widoczne też jest MPC, też banery informujące, no ale widać, że rury. Czy tam coś się zmieni też na lepsze dla mieszkańców po tej inwestycji? Ta inwestycja związana z Wólkami była rozetapowana na takie 3 części. Pierwszą częścią było wykonanie tego, co się działo w zeszłym roku, czyli zrobienie sieci, zwiększenie średnicy pomiędzy alejami Batorego a gastronomem i wybudowanie nowej części właśnie pod torami i dojście ulicą Wolskiej do ulicy Barbackiego. I to był pierwszy etap. Drugi etap był realizowany, bo 6 września tego roku już zeszliśmy z ulicy Barbackiego, czyli położenie przed położeniem nawierzchni asfaltowej naszej sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Barbackiego i podłączenie teraz już tam prace związane z podłączeniami, które się odbywają się, można powiedzieć kolokwialnie, już na podwórkach tych odbiorców, 3 budynków. I te 3 budynki w tym roku będą już miały ogrzewanie z kotłowni Millennium, co oznacza też znowu obniżkę dla tych osób, bowiem taryfa na Wólkach jest wyższa od taryfy na Millennium. Taryfa kotłowni Millennium jest taka najbardziej optymalna. Tam byliśmy tylko i wyłącznie produkujemy ciepło w oparciu o gaz, co powoduje, że jesteśmy w 100% uzależnieni od wahań cen gazu. I to powoduje, że jak cena gazu rośnie, no to ceny ciepła też muszą rósć. No i też pamiętamy, ta kotłownia ma już swoje lata. Przeprowadziliśmy taką wewnętrzną analizę w MPC-u, co dalej z tym źródłem zrobić kilka lat temu. No i wtedy wyszło, że dużo lepiej opłaca się tą kotłownię zlikwidować i ją podłączyć. No i trzecim etapem będzie ten etap zrealizowany w przyszłym roku, czyli jak już mamy wybudowaną tą nową sieć, podłączenie do kotłowni Millennium, te bloki, które i te obiekty, mieszkania, domy, które nie będą w tym roku podłączone, będą w przyszłym roku podłączone do sieci ciepłowniczej MPEC z kotłowni Millennium. I jeszcze jedna, myślę, że tutaj bardzo istotna informacja dla mieszkańców Wólek, bo też pojawiały się pytania, co będzie dalej, jaka przyszłość czeka obiekt na Wólkach.
chce zapewnić i uspokoić ten obiekt z racji też tego, że tam znajdują się i zarząd osiedla, i kluby osiedlowe, i zespół świetlic. Ten obiekt, pomimo tego, że w przyszłym roku, od końca przyszłego roku już nie będzie potrzebny i wykorzystywany MPC-owi, on będzie w dalszym ciągu tam funkcjonował. Taką decyzję podjął pan prezydent Ludomir Handzel, że on ma być cały czas w pełni funkcjonującym i oddanym mieszkańcom, więc nie ma mowy o żadnej likwidacji tego obiektu, chyba że w przyszłości coś będzie wybudowanego nowego, gdzie będzie można przenieść te całe obiekty i całe instytucje, które znajdują się w tym obiekcie, no to wtedy będzie na zasadzie przeniesienia. Ale póki nie będzie nic innego wybudowanego, to ten obiekt będzie służył mieszkańcom Wólek. Tylko nie będzie już po prostu kotłownią wtedy. Dokładnie. Mówi pan tak. Koniec przyszłego roku, to jest ta perspektywa, kiedy by się to mogło stać. Dokładnie, tak? To jest ten trzeci etap, który sobie zostawiliśmy na przyszły rok, czy już te podłączenia poszczególnych obiektów. Ale sieć też rozbudowuje się przy okazji remontu ulicy Matejki między innymi, tak? To jest kolejne miejsce, tak? Gdzie są takie inwestycje? Myślę, że to też już jest zresztą z docierających do nas sygnałów od sądeczan. Jest to zauważalne, że te inwestycje są, które realizuje MPC, są realizowane z pewnym rozsądkiem i jeśli mają się pojawiać inwestycje później drogowe, pojawiać się na przykład budowa nowej nawierzchni asfaltowej, to my to uprzedzamy i wcześniej kładziemy właśnie sieć ciepłowniczą i takie historie już miały miejsce w 2020 roku przy okazji remontu ulicy Sucharskiego, później przy okazji remontu ulicy Wiśniowieckiego i dokładnie to w tym roku się dzieje zarówno jeśli chodzi o budowę sieci na ulicy Barbackiego, jak również na ulicy Matejki, czyli przed remontem nawierzchni jest położona sieć ciepłownicza, ale ma to też związek z tym, że jest zainteresowanie, czyli mamy podpisane umowy z naszymi przyszłymi odbiorcami, tutaj rozbudowujemy sieć w kierunku Starego Miasta. Tam będą podłączone obiekty pierwszego liceum SP numer 1. We wcześniejszych latach po podłączeniu szpitala wyszliśmy ze szpitala z naszą siecią i też zlikwidowaliśmy takie lokalne kotłownie gazowe, które były przy ulicy Długosza i ulicy Matejki. I tak samo tamci odbiorcy, którzy mieli u siebie kotłownie gazowe, już ich nie mają, są podłączeni do ciepła systemowego płynącego wprost z kotłowni Millennium i to też im gwarantuje bardziej stabilne ceny, no i większą gwarancję, jeśli chodzi o tą przyszłość, no bo to nie jest skazanie na jeden kocioł gazowy w piwnicy poszczególnego bloku, tylko przychodzi rura z ciepłem, które jest produkowane ze zróżnicowanych surowców. Tak, no bo tutaj to pan podkreśla, że na przykład kotłownia Millennium to też nie jest tylko jedno źródło ciepła, dobrze mówię? Dokładnie. I stąd wynikają różnice w cenach. Jak jest sam gaz, jest drożej, jeżeli są inne źródła, czy różne, można wybierać, tak, bo zależy jaka sytuacja to już na właśnie, rynku. To już właśnie widzimy po węgiel pewnie dalej jest tym głównym, czy już to się nie, zmienia? Jeśli mielibyśmy wrzucić do koszyka węgiel i niewęgiel, do jednego koszyka węgiel, do drugiego niewęgiel, to ten koszyk z niewęglem jest istotnie wyższy, bo już ma ponad 50%, a w tym niewęglu jest między innymi właśnie kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, jak również produkcja ciepła z biomasy. I te dwa źródła przewyższają, mają już ponad 50%, ale to nam też pozwala stosować stabilną politykę cenową, jeśli chodzi o te źródła z kotłowni Millennium. Bowiem my, w momencie, kiedy nie musimy korzystać ze wszystkich źródeł, możemy wtedy wybierać sobie ten surowiec, który jest najtańszy. Jeśli w danym momencie jest najtańszy gaz, no to można powiedzieć, wajcha idzie w kierunku gazu. Jeśli jest zrębka tania, no to wybieramy zrębkę. Może się okazać, że węgiel będzie, więc my te kotły węglowe mamy. Natomiast na dzień dzisiejszy one nie są w pierwszej kolejności włączane. Patrząc na ceny surowców, aktualnie najtaniej wychodzi produkcja w kogeneracji, czyli ta nasza nowa inwestycja przy ulicy Lwowskiej, elektrociepłownia Lwowska, produkcja w skojarzeniu, czyli równolegle produkujemy energię elektryczną i energię cieplną. Zresztą całe lato nasza produkcja na kotłowni Millennium, czyli z tych kotłów tradycyjnych węglowych, biomasowych nie funkcjonowała, bo w zupełności wystarczała kotłownia elektrociepłownia Lwowska i stamtąd szło 100% produkcji przez całe lato. No i jeszcze prąd, oprócz tego, że ciepło. W tej sytuacji to też jest ciekawa dla nas informacja, bowiem
jeśli za chwilkę będziemy podsumowywać kolejne okresy sprawozdawcze, no to może się okazać, że 1/3 całych przychodów to są te przychody związane ze sprzedażą energii elektrycznej. No i zresztą tutaj nauczeni tymi doświadczeniami też zdecydowaliśmy się na to, aby tym nowym źródłem w Starym Sączu, no, które musi powstać, bo wiem, tam się też istotnie rozbudowuje ta część mieszkaniowa, jeśli chodzi o osiedle słoneczne. No i już nam ciepłowni, która tam była wybudowana lata temu, brakowało najzwyczajniej w świecie mocy. Zdecydowaliśmy się właśnie na budowę też układu kogeneracyjnego, czyli w Starym Sączu również będzie produkcja energii elektrycznej i ciepła. Tam są bardzo zaawansowane prace, więc na pewno w tym roku będzie otwarcie. W październiku będzie okres rozruchowy i jeśli będzie wszystko ok, to a na pewno będzie ok, no bo patrząc na tempo prac i poszczególne elementy, które schodzą, tam październik jest tym okresem, kiedy rozpoczniemy produkcję energii elektrycznej i ciepła, co będzie na pewno też z korzyścią dla mieszkańców w Starym Sączu. Pytań mam jeszcze bardzo dużo, ale czas leci nieubłaganie, zatem musimy postawić w tej chwili już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, był naszym gościem w poniedziałek. Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich radiosłuchaczy. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.